Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Muszę wam powiedzieć, że przed tym odcinkiem czułem się dobrze na siłach. Nie obściskuj tej pani, Ezio, proszę cię, nie denerwuj mnie na samym starcie. Muszę wam powiedzieć, że przed tym odcinkiem czułem się zrelaksowany. Byłem jak taki mnich Shaolin odpoczywający na zielonych pastwiskach przed klasztorem. Normalnie taki po prostu mistrz ostoje, taka ostoja spokoju po prostu. Dopóki nie włączyłem tej gry. I teraz już lekko mnie bierze ten klimat, który także był obecny przy mnie w poprzednim odcinku. I wydaje mi się, że jeżeli szybko nie skończę tej gry, jeżeli w bliskim czasie niedługo nie skończę tej gry, to boję się, że zrobię krzywdę prędzej czy później, albo sobie, albo osobom postronnym, także będę się starał tę grę w jakiś sposób nareszcie kuźwa zakończyć. Miejmy nadzieję, że tej gry aż tak dużo nie zostało. I po tej serii, jak już skończę Assassin's Creed 2, na jakiś czas sobie po prostu odpocznę od wszelkiego rodzaju Assassin's Creedów, bo dwójka wywołuje we mnie tak negatywne odruchy, bezwarunkowe oczywiście, że gdyby Ezio żył naprawdę, to podejrzewam, codziennie by chodził połamany. Bo ja... Uwierzcie mi, ja jestem osobą cierpliwą. Naprawdę. Ja mam cierpliwości zawsze pełen gar, pełną studnię, cały sagan cierpliwości zawsze mam. Ale jak włączam tą grę, to coś we mnie pęka. I coś jest inaczej. Po prostu nie potrafię grać w tą grę ze spokojem. Ta gra cały czas wywołuje we mnie negatywne odruchy. Wbudzi we mnie agresję. Wszystko jest przez tą grę. To nie dlatego, że nie wiem, że coś mi się stało, czy ja jestem ogólnie taki z natury, wiecie, taki nerwowy. Nie. Z natury jestem w miarę cierpliwy. Ale to wszystko jest przez tą grę. Dobra, teraz może wrócimy po mojej pięknej opowieści na samym początku. Możemy teraz coś ogarnąć w kwestii. Może tak, najpierw trochę tutaj pozdzieram tych plakatów, bo widzę, jest niewesoło przez to, że... Jeżeli powiem, że to było co najmniej dziwne, to chyba was nie zdziwię. Ale nie, zabij go. No. No tak, najpierw go okradłem, bo myślałem, może go okradnę, to... Też mi zejdzie pasek poszukiwania? Nie, nie, nie. Znaczy Ezio myślał, nie ja. Widzicie, co się dzieje, jak Ezio myśli? No, to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Dlatego ja jestem mózgiem, on jest czynem w tej grze. Teraz właściwie. Mam jeszcze 6 podżegaczy do zabicia. Czyli czeka nas kolejny pasjonujący odcinek z zabijaniem tych głupich fagasów. Miejmy nadzieję, że ci chociaż nie będą sprawiać aż takich problemów, jak ich koledzy po fachu, ponieważ... No, zaczynam mieć... Przepraszam, ale kuźwa dość. Zleczka tych misji. Więc, gro, jeżeli przygotowałaś dla mnie głębokie bagno z gównem na dnie, to w tym momencie masz szansę zasłonić tą dziurę z gównem czymś, żebym w nie nie wpadł. Bo jeżeli w nie wpadnę, to się zdenerwuję. Jak się zdenerwuję, to nie będzie dobrze. Wczoraj, bo w poprzednim odcinku byłem lekko zdenerwowany. Nikogo nie uszkodziłem, dzięki Bogu, siebie też. Bo, wiecie, zastosowałem technikę... Swoją technikę odpowiednią... O, te kutasy, dobra. Przyspieszę wam to. Powybijam wszystkich strażników na tym cholernym statku. I mnie nie obchodzi, że to powinno się zrobić inaczej. Powinno się zrobić po cichu, czy się przyślizgnąć. Ja mam to totalnie w dupie. Zabiję wszystkich po kolei i nikt mnie nie będzie śmiał kuźwa powstrzymać. Tyle. Dobra. Stosuję zawsze technikę, taką swoją technikę liczenia do 10, czy też innych tego typu rzeczy. No przepraszam, nie chcę tam wchodzić. To, że chodzę po dachach, to od razu zły, no. Nie, koleś sobie skakał po dachach, to kupca trzeba ewakuować, bo to on na pewno ma zamiar go zabić. Idioci, totalni idioci po prostu. Dobra,
W takim razie zrobimy to trochę inaczej, zrobimy to po mojemu. Czyli wyrżniemy wszystkich w pień. Skoro nie chcecie... Okej, Ezio znowu pomyślał i znowu to wyszło. Skoro nie chcecie mi tutaj po dobroci niczego ogarnąć, co ty, Ezio, robisz? Ojoj. Chciałem przenurkować tam do niego, ale Ezio za wolno płynął. No! Kamieniami do mnie rzucasz, tak? Jakby wyszedł na brzeg, jakby ci w ryj trzasnął, to byś się obrócił o 180 stopni. O 360 nawet. O 720, jakbym się postarał. Dobra, teraz trzeba tu wytłuc. No ja nie wiem, jak on mnie zauważył. Przecież ja jestem kuźwa niewidzialny jako Ezio. Spokojnie, demon. Spokojnie, nie denerwuj się, nie denerwuj się, nie bij Ezia znowu. Spokojnie. Ja go nie biję. Ja go trzaskam po ryju tylko. To nie jest bicie, to jest kara. Ja jestem jak Hulk w tym momencie, jak ja się zdenerwuję, to to miasto spłonie. To miasto spłonie. Szybkie śmierci, to limit szybkich śmierci już się skończył na tą serię. No co? Silnik ci się zalał, czy co? Czy co, biegu nie mogłeś wrzucić, że tak się ruszałeś? O co ci chodzi? Idioci. No idioci, no totalnie idioci, o co tu chodzi? Podejrzewam, że jak ja bym się pokazał na drugim końcu miasta, to i tak ci strażnicy by ewakuowali tego kupca i by powiedzieli mu, że trzeba uciekać. No i znowu biegu nie może wrzucić. No sprzęgło musisz wcisnąć. Nie, manualną masz skrzynię, nie automatyczną, śmieciu. Idioci. Lepiej ci? Chwała ci. Boże, nareszcie. Po 500 próbach, 150 zabójstwach udało się. You tried to force devotion. Sometimes the people must be told what to think. No good has ever come of that. Benché il mio cuore sia turbato, la mia mente è lucida. Requiescat in pace. Kamień z serca. Kamień z serca, nareszcie. Już myślałem, że się nigdy nie uda tej misji zrobić. Naprawdę, ja już wszystkiego próbowałem. Ja się próbowałem do Allaha modlić, do Zeusa, do Hery, do Amfy i Koki i LSD też, ale widać, coś pomogło. Któryś z nich mnie wysłuchał nareszcie. Nie wiem, który, ale dziękuję mu za to. Znaczy nie, że się modliłem, nie, że świeże usie, pomóż mi przejść misję w Assassin's Creed'ie, tylko wiecie, tak... Liczyłem na ich pomoc. Nie wiem, czy to była sprawka jakiegoś bóstwa, czy też po prostu... Ezio kupił sobie nowy mózg, nie mam pojęcia. Dobra, następny podżegacz, jeszcze dzisiaj sprawdzimy, o co chodzi z tą zbroją asasynów. Asasyna w zasadzie. Bo ponoć, czekajcie, to było w... przedmiotach. Pieczęci, mam 5 pieczęci. A ktoś mi powiedział, że już niby mam tą zbroję. Dupę mam zbroję, jeszcze jednej pieczęci mi brakuje. Chyba że jedna jest włożona do tego sanktuarium, a wątpię. Zobaczymy, zobaczymy. Jak tak, no to znaczy, że jestem debilem. No wyżej to żeś wleć nie mógł. Jeszcze może na ten czubek tej budowli wejdziesz, co? Kto cię stamtąd słyszy? Idioci, idioci, ja już mówiłem wam, to są idioci. O, dammit, ale będziesz frunął! A jak się ludzie nadoleźli, ty, spadł strażnik, co mu się stało? No nie wiem, może rak? Może tak, to rak. Zabójcza choroba. Nie sądziłem, że takie coś może w ogóle kiedykolwiek wyjść. Ale z racji tego, że wyszło, będę protestował. Victorie largitor,
Co ja się będę pierdzielił? No i co? I thought he preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. It's just I wanted so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. No przynajmniej mnie nie gonią, to jest plus. Czekajcie, żeby tutaj tak tylko jakoś widowiskowo przypadkiem nie zginąć. Jak tu zeskoczyć? Na pewno jakoś się da, tylko jak? Tu jest jakiś ten. Już myślałem, że się tak zwalę w dół i w żadne siano nie trafię, ale dzięki Bogu Ezio gdzieś tam wypaczył to siano i lecimy, dobra. Kaj, ja mam tutaj lecieć. O Jezu, jak żeście rozsiani jesteście. Kuźwa, dobra. Na początek tutaj. Przed chwilą tu nikogo nie było, no ale Ezio wszedł do znacznika, wszyscy się pojawili. Dobra, jak tego mam zabić? Chirurgiczne cięcie, zlikwiduj medyka. Bez wracania. No, to znowu to samo. Czekaj. Jakieś panie do towarzystwa tutaj może w pobliżu, czy cokolwiek? Nie? Chyba się udało, nie wiem. Chyba. You have spilled the blood of a healer. Chyba farmazona. I've spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next. It seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Dobra, Gida. Czas uciekać. Tylko czekaj. Hurray. Ale entuzjazm, nie, ale na serio. Po już zrobieniu 6 misji, które są praktycznie takie same. Ciężko tutaj o entuzjazm, naprawdę. Sami byście byli znudzeni. Ilu jeszcze zostało kutasów do zabicia? Ten tutaj w ogóle leży. O, wita. Przybyszów, cześć! Tak wystawił rękę. O Jezu święty. Something is wrong here. Where is everyone? Co ty, Ezio, mówisz? Jak to coś jest nie tak? O co ci chodzi tej? Ezio, powiesz coś więcej, czy już się już to starczy, tak? 7. Keep watch over these fields and ensure no harm comes to the bundles of Fiendo. It may seem a mundane task, but it is critical nonetheless. Zlikwiduj kmiecia, nie alarmując jego pomocników. Dup w dupie to mam, że mnie wykryliście. Zabiłem to, zabiłem. Po co drążyć temat? You would have let your own people starve. And for what? Too long I suffered their insults. They called me simple and low class. I wanted their respect. I'm afraid you do not have mine. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescat in pace. Gida. O, cześć. Nie wiedziałem, że tak mogę. Na razie. No.
Boże święty, jeszcze dwóch. You missed the execution? What's your problem? You must not disrupt our work. Firenze is sick. It's our duty to cure her. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guards! Guards! Zdradzie? To ja mu kiedyś służyłem? Nie pamiętam. No i kutasy, odejść stąd. No szczele poryju. Możesz mi zrobić. Tu się zagina dziób pingwina śmieciu. Tego dopadnę zaraz, spokojnie. Tylko niech on tutaj nie biega tak szybko. Ja go zaraz łapię. Przynajmniej ta misja była w miarę łatwa. Ostatni został nareszcie. Jeszcze tylko jeden kutas dzieli mnie do końca misji. Jej! Another challenger. Excellent. Savonarola warned me that some would oppose our rule. And so I devised this little trap to ferret out those foolish enough to play at hero. It's proven to be both entertaining and effective. Incoming, Chamo! Co? Zlikwiduj kapitana straży. Panie! Sierup! Biorę tego kapitana straży, bo ja nigdy tutaj nie przejdę. Ładu! Co mi się stało? Co? Czyżby Ezio znowu mózgu użył? Chyba tak. Dobra, on to was zabije, no. Co to za problem dla mnie było mówić, że chcecie zginąć, to tak to... Gień, mam dość tej twojej zabawy w kotka i myszkę, kuźwa, ile można. Is this truly who I was? So proud and cruel. No. Savonarola bewitched you. Did he? Or was it that I tasted power and found myself intoxicated? I wish I had been stronger. As do I. Mi rincresce, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Tyle. Mnie denerwują tacy tchórze, którzy strzelają z łuku nie podaj... może nie tchórze, ale denerwują mnie ci łucznicy. To jest po prostu skaza na czystej dupie narodu, po prostu taki wrzut na dupie, bolący strasznie. Dobra, 9 na 9. Nie ocena, tylko wiecie, misji. Ocena misji to by było 0 na 9. Podżegacze, tak? Zabici. Leć tam do dołu, nie przejmuj się. I demand silence! Why are you here? Why do you disturb me? You should be cleansing your home! Cleansing yourself! There are bonfires to feed, prayers to be said, penance to be done! You will do as I command! You will submit! Far.
O ty kutasie, ty to zginiesz dopiero męczącą śmiercią, znaczy bolesną śmiercią. Patrzcie jaki cyrk. What the fuck? Zatrzymał się na krawędzi. What the hell? Okej, okay. Nie ma problemu. Władza dla ludu. Koniec nareszcie, koniec. Panie, skończę z rady misji, może nareszcie. Dobra, ciśniemy teraz do jakiegoś, nie wiem. O, do tego, do przewoźnika, zobaczymy, bo. Nie wiem, ponoć mam te pieczęcie włożyć i będę miał już tą zbroję, ale. Szczerze powiedziawszy, wątpię. Nie wiem, czy mam wszystkie pieczęcie już, ale. I teraz tak. Czy tutaj była uzupełniona pieczęć? Tutaj, tutaj. Chyba nie. Tutaj pieczęć, tutaj pieczęć. Mogę włożyć tutaj. Jeden zamek się otworzył, fajnie. Następna pieczęć. Pyk. No dobra, ale ja nie mam wszystkich 6 pieczęci, także nie wiem, jak to się tutaj odprawi, no ale zobaczymy. Tego ostatniego chyba nie mam, znaczy wiecie, tego środkowego po lewej, tak mi się wydaje, że tego nie mam, tej pieczęci, ale... O, a? Nie mam pieczęci, widzicie? Czyli jednak nie mogę jeszcze zbroi mieć. Prosta rzecz. Jakiegoś, jakiejś tej z łukiem jeszcze nie mam, no dobra. Nie ma problemu, włożenie pieczęci. Jednej pieczęci mi brakuje jeszcze, do otwarcia tej zbroi. Gdzieś jest jeszcze jeden grobowiec, na pewno. Tylko gdzie? Kwestia tego, gdzie on jest. Ten grobowiec, nie mam pojęcia. No ja może na mapie jakoś poszukam, może gdzieś naprawdę ten grobowiec jest, tylko ja o tym nie wiem. We Florencji chyba nie, raczej, bo tam nie było widać, żeby był ten grobowiec. Więc gdzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, w tym miejscu zakończymy odcinek, bo ja naprawdę szukam tego grobowca teraz. Ja jestem prawie pewien, że on gdzieś jest, tylko ja o nim nie wiem. Popatrzę punkty widokowe, poszukam go i być może w następnym odcinku coś ogarniemy. Sorry, że dzisiaj był taki odcinek, a nie inny, ale te misje w Assassin's Creed teraz takie są, naprawdę. Teraz naprawdę tak te misje wyglądają i to jest nudne, zarówno dla mnie, jak i dla was, ale musimy to jakoś przeżyć, żeby przejść dalej, tak? Także na ten odcinek to wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.